Libertarianizm a idealizacja przedsiębiorców. W momencie, gdy libertarianie zestawiają wady polityki z zaletami przedsiębiorczości i postulują zastąpienie polityki przedsiębiorczością jako najskuteczniejszą metodą poprawiania dobrobytu społecznego, spotykają się czasem z uwagą, że demonizują polityków, idealizując przedsiębiorców. Najwyraźniej zapominając, zdaniem krytyków, że przedsiębiorcom również zdarza się kraść, oszukiwać, eliminować konkurencję nieuczciwymi metodami itp. Uwaga ta świadczy o niezrozumieniu istoty argumentu. Owszem, niektórym przedsiębiorcom zdarza się popełniać wszystkie wspomniane wyżej niechlubne uczynki, jednak z definicji stanowią one sprzeniewierzenie się etosowi zawodu przedsiębiorcy. Innymi słowy, przedsiębiorca może doskonale spełniać swoją funkcję. Nie angażując się w żadną z wymienionych wyżej nieetycznych czynności. Można wręcz powiedzieć, że w takim stopniu, w jakim się w nie angażuje, przestaje być przedsiębiorcą, a staje się lobbystą, aferzystą, plutokratą i tym podobne. Polityk natomiast z definicji musi angażować się we wszystkie wymienione wyżej nieetyczne czynności. Źródłem utrzymania polityka jest z definicji siłowo zagarnięte mienie produktywnych jednostek. Źródłem jego wpływu na życie społeczne jest z definicji kontrola nad monopolistycznym aparatem przemocy itd. Innymi słowy, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, w im większym stopniu angażuje się on we wspomniane wyżej nieetyczne czynności, w tym większym stopniu staje się sensu stricto politykiem. Podsumowując, to nie libertarianie demonizują polityków, idealizując przedsiębiorców. To politycy z definicji demonizują się sami, a przedsiębiorcy z definicji przestają być przedsiębiorcami w takim stopniu, w jakim odbiegają moralnie od przedsiębiorczego ideału. Podobne rozumowanie można zastosować wobec powszechnego rozróżnienia na zawodność rynku i zawodność polityczną. Rynki zawodzą, ponieważ ludzie zawodzą. Jednakże rynki ucieleśniają również przedsiębiorczy zapał do nieustannego samodoskonalenia. Ich porażki są środkami, dzięki którym stają się one bardziej skuteczne, coraz bardziej zdolne do pomnażania rzadkich dóbr i usług o coraz wyższej jakości. Z drugiej strony, polityka nie tylko ponosi porażki, ale sama jest porażką, do tego stałą i nieodzowną. Im większy odnosi ona sukces w osiąganiu swoich celów, tym bardziej pogrąża świat w planowanym chaosie, zinstytucjonalizowanej przemocy, agresji, przymusu i pasożytnictwa. Innymi słowy, porażki rynku powinny być przyjmowane jako wartościowe lekcje w szkole roztropności, ale polityczne sukcesy powinny być rozpatrywane i odrzucane jako nadchodzące tragedie społeczne. Powyższe przekonanie można dodatkowo uzasadnić czymś, co można by nazwać prakseologicznym dowodem politycznego oportunizmu. Zgodnie z prawem asocjacji Ricarda, specjalizacja i podział pracy zwiększają produktywność. Wynika z tego, że każde pole działalności zawodowej zostanie zdominowane przez specjalistów. Dlatego też rozróżnienie Franza Oppenheimera na środki ekonomiczne i środki polityczne. W połączeniu ze spostrzeżeniami dostarczonymi przez prawo asocjacji Ricarda oraz austriacką teorię przedsiębiorczości sugerują, że podczas gdy środki ekonomiczne zostaną najskuteczniej wykorzystane przez tych, którzy są zdolni w taki sposób połączyć heterogeniczne dobra kapitałowe, by wyprodukować dobra konsumpcyjne, które będą harmonizowały z niepewnymi przyszłymi potrzebami ogółu konsumentów, Środki polityczne zostaną najskuteczniej wykorzystane przez tych, którzy zdolni są stworzyć i stosować zinstytucjonalizowaną przemoc, agresję i przymus. Załóżmy teraz na potrzeby dyskusji, że nie musi być żadnej sprzeczności w stwierdzeniu, że można naruszać czyjąś wolność dla jego własnego bezpieczeństwa lub moralnej korzyści, a zatem, że nie musi być sprzeczności w koncepcji dobroczynnego despoty. Jednakże, w świetle wszystkich obserwacji poczynionych w poprzednich akapitach, omawiana koncepcja, nawet jeśli logicznie spójna, zdaje się zarazem z konieczności wyrażać zbiór pusty. Ostatecznie, podobnie jak ktoś, kto potrafi zarabiać na rynku złota i rynku srebra, powinien być postrzegany jako lepszy specjalista od metali szlachetnych niż ktoś, kto potrafi zarabiać jedynie na rynku złota. Ktoś, kto potrafi stosować przymus dla rzekomego dobra poddanych oraz dla swojej własnej prywatnej korzyści, jest bardziej wyspecjalizowany w wykorzystywaniu środków politycznych niż ktoś, kto potrafi wykorzystywać je tylko w tym pierwszym celu. Dodatkowo, nawet w naszym scenariuszu z luźniejszymi założeniami moralnymi, osiągnięcie dobrych rezultatów nie wymaga początkowej przemocy. Perswazja i dobroczynność są w tym kontekście. Równie skuteczne, jeśli nie bardziej. Jednak, aby osiągnąć oportunistyczne zyski, polityk musi odwołać się do jakiejś formy początkowej przemocy, obojętnie czy będzie to nagi przymus, czy dyskretne oszustwo. Innymi słowy, środki polityczne są szczególnie dobrze dostosowane do wspierania oportunistycznego, niedobroczynnego zachowania. Podsumowując, w świetle prakseologicznej natury środków politycznych oraz prakseologicznie koniecznych konsekwencji prawa asocjacji Ricarda, na każdego kandydata na polityka, który szczerze wierzy, że dobrze nadaje się do roli dobroczynnego despoty, będzie przypadać o wiele skuteczniejszy polityk mający na uwadze wyłącznie swój prywatny zysk i ten drugi zawsze wygra z pierwszym konkurencję o zdobycie władzy. W ten sposób otrzymujemy czysto logiczny dowód wniosków z literatury wyboru publicznego. Widzimy zatem, że niesymetryczne traktowanie przez libertarianizm porażek przedsiębiorców i polityków jest jak najbardziej uzasadnione.